Bytom rozpoczął naliczanie kar wykonawcy przebudowy ulicy Dworcowej. To jedna z większych inwestycji w mieście, która już po wydłużeniu terminu miała się zakończyć w maju. Jednak się nie zakończyła, a do wykonania wciąż pozostało wiele rzeczy. Paweł Jędrusik. Mieszkańcom dają się powoli we znaki uciążliwości związane z remontem ulicy Dworcowej w Bytomiu. Wśród nich są m.in. lokalni przedsiębiorcy, którzy poza kamerą mówią wprost, jest ciężko, choćby wtedy, gdy przyjeżdża dostawa towaru. Teraz to jeszcze jako tako się chodzi, ale na początku no to ja nie przyjeżdżałam, bo chore mam nogi, to ciężko było. Trzeba być cierpliwym. Cierpliwych wynagradza się. Bytom zdecydował, że będzie nakładał wysokie kary na wykonawcę przebudowy. Poinformował o tym kilka dni temu w mediach społecznościowych prezydent Mariusz Wołosz. Te kary będą naliczane za każdy kolejny dzień zwłoki. Niestety to kolejny przypadek pokazujący, że z terminowością, rzetelnością firmy bywa naprawdę różnie. Wykonawcą inwestycji jest firma Hucz S.A. z Częstochowy. W środę na Dworcowej praca szła pełną parą, ale do zrobienia jest jeszcze sporo. Niestety na dziś nie możemy mówić o zakończeniu wszystkich prac i gotowości wykonawcy do odbioru inwestycji. W trakcie są jeszcze zarówno roboty budowlane, montaż małej architektury czy wykonanie nasadzeń zieleni. Do dokończenia nawierzchni z kostki granitowej, jak również prace związane z monitoringiem kontrolującym wjazd samochodów na ulicę Dworcową oraz roboty w rejonie Placu Wolskiego. Koszt inwestycji to około 26 milionów złotych. Firma, która wykonuje pracę, poinformowała nas, że zwróciła się do bytomskiego urzędu z prośbą o kolejne wydłużenie terminu realizacji prac. Stwierdziła również, że te są już na ukończeniu.